Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj zaprezentować układ zdalnego wyzwalacza do aparatów fotograficznych firmy Nikon. Układ oparty o komunikację za pomocą podczerwieni. Inspiracją do zrobienia układu był artykuł Bartosza Zielińskiego zamieszczony na portalu majsterkowo.pl pod tytułem Pilot IR do Nikona, czyli tworzymy film poklatkowy. W artykule pan Bartosz przedstawia przede wszystkim charakterystykę sygnału służącego do komunikacji zdalnych wyzwalaczy z aparatami firmy Nikon oraz prezentuje prosty układ aplikujący ten sygnał i umożliwiający zdalne wyzwalanie aparatów fotograficznych. Oczywiście daje również wskazówkę czy pomysł, że takie urządzenie można wykorzystać do tworzenia sekwencji zdjęć w zadanym czasie i wykonywania bardzo modnych ostatnio filmów poklatkowych. Założeniem mojego projektu była budowa funkcjonalnego urządzenia umożliwiającego wyzwalanie aparatów Nikon w dwóch trybach. W trybie zdjęć pojedynczych, czyli na takiej zasadzie jak zwykłe wyzwalacze czy piloty IR do aparatów fotograficznych oraz w trybie zdjęć poklatkowych. Ten tryb zdjęć poklatkowych miałby się charakteryzować tym, że umożliwiałby zrobienie sekwencji zdjęć w jakimś wybranym przez użytkownika okresie czasu i z określoną częstotliwością. Sercem układu jest oczywiście platforma Arduino, w tym przypadku Leonardo. Elementem wykonawczym jest dioda IR, natomiast sterowanie całym układem odbywa się w oparciu o 5 przycisków. Przycisk kursora w dół, w górę, w lewo, w prawo oraz przycisk zatwierdzający OK. Przyciski są podłączone do jednego pinu analogowego. Zastosowano rozwiązanie oparte o rezystancję, o 5 oporników o takiej samej rezystancji. Mamy również tutaj w układzie dwie diody świecące, diodę czerwoną oraz diodę zieloną. Dioda czerwona wskazuje efekt naciśnięcia przycisku, natomiast dioda zielona informuje o wykonaniu fotografii, o zakończeniu sekwencji zdjęć i podobnych akcjach. W związku z tym, że w założeniu układu było utworzenie urządzenia w miarę elastycznego, umożliwiającego nastawienie przez użytkownika określonych parametrów sekwencji, no, trzeba było zastosować wielopoziomowe menu. Aby móc wydajnie sterować takim menu, musiałem zastosować wyświetlacz ciekłokrystaliczny, w tym przypadku 16 znaków i 2 wiersze. No i na koniec można powiedzieć, że aby uniknąć plątaniny kabli, zastosowałem tutaj jeszcze, podłączyłem ten wyświetlacz poprzez konwerter i kwadrat C. Podłączę teraz zasilanie i przedstawię działanie. Układ, jak już powiedziałem, działa w oparciu o wielopoziomowe menu. No i tutaj zdecydowałem się na zastosowanie rozwiązania autorstwa Alexa Breiviga, które jest znane pod nazwą biblioteki menu Backend. Nieocenioną pomoc w
w rozpoznaniu działania tej biblioteki stanowi taki mikro tutorial, który zamieścił na stronie majsterkowo.pl użytkownik, który nazywa się Wojtek Isk, a jego artykuł jest znany pod nazwą Many Backend, jak się w nim odnaleźć. No i zachęcam, jeśli ktoś wykonuje jakiś podobny układ, który wymaga wielopoziomowego menu, to zdecydowanie zachęcam do zapoznania się z tymi dwoma materiałami i używania biblioteki Many Backend. Jeśli chodzi o układ zdalnego wyzwalania aparatów firmy Nikon, jego działanie oparte jest o menu kilkupoziomowe, chyba czteropoziomowe, o ile pamiętam. Przy czym pierwszy poziom składa się z trzech pozycji. Jest to menu zdjęcie, menu info oraz menu sekwencja. Menu sekwencja służy do wykonywania sekwencji zdjęć, czyli właśnie tych filmów poklatkowych. No i może za chwilę o nim szerzej się nim zajmiemy. Menu zdjęcie służy do wykonywania pojedynczych zdjęć w trybie zwykłego fotografowania, czyli ten układ ma wtedy funkcję takiego zwykłego pilota na podczerwień. No i mamy jeszcze oczywiście menu info, które informuje o wersji, aktualnej wersji oprogramowania. Jeśli chodzi o menu zdjęcie, w podmenu mamy wyłącznie jedną opcję, zrób zdjęcie, które wyzwala jakby sygnał sterujący, który jest podawany poprzez diodę podczerwoną do detektora podczerwieni aparatu Nikon. No i jeśli jest komunikacja pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, to wtedy wyzwalana jest migawka aparatu fotograficznego. Wróćmy do menu sekwencja. W menu sekwencja jest najbardziej rozbudowane. Pierwszą opcją, która jest dostępna tutaj, to parametry sekwencji. No, każdy z użytkowników chciałby, wykonując sekwencję zdjęć, chciałby wiedzieć, jakie parametry są aktualnie ustawione, więc wejście do tej opcji powoduje wyświetlenie parametrów sekwencji. W tym przypadku zdjęcie będzie wykonywane co 3 sekundy, natomiast cała sekwencja na zmontowanym filmie będzie trwała 5 sekund. No tutaj wykorzystano założenie takie, że do zrobienia prawidłowego zrobienia sekwencji, aby ona była odpowiednio płynna, na jedną sekundę trzeba wykonać, nie pamiętam już, 25 czy 30 klatek ustawiłem w szkicu. Dobrze, czyli mamy sprawdzanie parametrów sekwencji. Wyjdźmy sobie z tej opcji i zobaczmy, co jest dalej. Mamy parametry sekwencji. Kolejną opcją jest zrób sekwencję, czyli uruchomienie mechanizmu wyzwalania migawki w oparciu o parametry, które zostały wcześniej ustawione. Na razie sobie zostawmy tą opcję i przejdźmy niżej. Jest to opcja ustawienia i w menu ustawienia mamy możliwość zastosowania ustawień predefiniowanych, czyli takich, które ja zaproponowałem do łatwego wprowadzania do systemu. No i mamy tutaj na przykład ustawienie co 5 sekund zdjęcie, a sekwencja ma trwać 10 sekund, 15 sekund, zdjęcie co 1 sekundę, a sekwencja 5 sekund, no i jeszcze kilka innych
ustawień i w ten sposób łatwo można je wybrać. Czyli tak, mamy pierwsze opcje, mamy ustawienia predefiniowane i mamy jeszcze ustawienia manualne. Jeśli sobie wejdziemy do tych ustawień manualnych, no to możemy ustawić dwa parametry: czas sekwencji oraz interwał. Interwał to jest okres czy przerwa pomiędzy wykonywaniem kolejnych zdjęć sekwencji, natomiast czas sekwencji to jest, jak już powiedziałem, całkowity czas trwania zmontowanej sekwencji zdjęć na filmie. No i to chyba zasadnicze części tego układu. No a teraz zapraszam do prostej prezentacji jego działania. Dobrze, a więc aby przetestować nasz układ, dobrze jest ustawić aparat fotograficzny w trybie manualnym, aby nie nastawiał jeszcze w trakcie robienia zdjęcia, nie próbował nastawiać autofokusa, więc jest tu ustawiony tryb manualny, nabody manualny i również manualne tryby w ustawieniach obiektywu. Następnie należy wprowadzić aparat w tryb wyzwalania zdjęć za pomocą pilota podczerwieni oraz zadbać o to, aby była nieskrępowana komunikacja pomiędzy detektorem podczerwieni i emiterem fal podczerwonych. Jeśli mamy to zagwarantowane, to wystarczy wejść w ustawienia, odpowiednie ustawienia. Spróbujmy zdjęć w trybie pojedynczym. Wchodzimy do menu zdjęcia, do podmenu zrób zdjęcie. Naciskamy przycisk OK i powinien być zostać wygenerowany przez układ Arduino, powinien zostać wygenerowany układ sygnał sterujący, który powinien zostać odczytany przez aparat i zinterpretowany jako wyzwolenie pojedynczego zdjęcia. Spróbujmy, czy to działa. No, jak widać, działa. No i to jest pierwsza funkcja tego aparatu, czyli po prostu zwykły pilot na podczerwień wyzwalania aparatu w trybie pojedynczym, zdjęć pojedynczych. No a teraz przejdźmy jeszcze do wyzwalania aparatu w trybie zdjęć sekwencyjnych. Przejdźmy do sekwencji, wejdźmy do opcji parametry sekwencji, zobaczmy ile i jakie one są w tej chwili. Co 3 sekundy zdjęcie, cała sekwencja 5 sekund, no to jest 5 sekund razy 25 zdjęć, to jest 125 zdjęć, więc bardzo długo by to trwało, więc proponuję, abyśmy ustawili jakieś proste parametry sekwencji, aby można było śledzić, jak ten układ działa. Więc wejdźmy do ustawień sekwencji manualnych i ustawmy najpierw może interwał na 1 sekundę. Potwierdzamy przyciskiem OK oraz ustawmy czas filmu na 1 sekundę. Co będzie się równało wykonaniu 25 zdjęć. OK. Przechodzimy jeszcze do menu. Sekwencja. Parametry sekwencji. Sprawdźmy, czy te parametry zostały ustawione przez nas. Parametry zostały zaakceptowane. Tak.
Zdjęcie będzie wykonywane z interwałem co jedną sekundę, a czas całego filmu ma trwać też jedną sekundę, więc wszystko jest w porządku. Przechodzimy w takim układzie do opcji kolejnej, czyli zrób sekwencję. Sprawdzamy. O, aparat nam tutaj wyszedł z trybu wyzwalania za pomocą pilota, więc ponownie go wprowadzam w ustawienie wyzwalania zdjęć za pomocą portu podczerwieni. Mam opcję zrób sekwencję i wyzwalam nasze urządzenie, aby zaczęło robić zdjęcia do ustawionej przez nas sekwencji. Zdjęcia, jak widać, wykonywane są z interwałem co jedną sekundę. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, które zdjęcie i z jakiej ogólnej liczby zdjęć jest aktualnie wykonywane. Mamy zrobione 17 zdjęć, 19, 20. Już wkrótce zbliżymy się do ostatniego zdjęcia. Dostajemy informację, że sekwencja zdjęć została wykonana. I na tym działanie się kończy. Można wykonać kolejną sekwencję. Jak widać, układ działa bardzo sprawnie. Zaaplikowano tutaj również funkcję ściemniania wyświetlacza w trosce o zużycie energii. Po 5 sekundach wyświetlacz samoistnie się wyłącza. Myślę, że jest to bardzo użyteczny układ, który można wykorzystać w swojej codziennej pracy czy zabawie z fotografią. No i tyle chyba na ten temat. Wszystkie niezbędne linki będą zamieszczone pod filmem. Będzie również link do mojej strony internetowej, która będzie przedstawiała cały szkic, oprogramowanie tego układu. No i chyba to wszystko na ten temat. Dziękuję. To wszystko z mojej strony.